Wiecie, gdybyśmy tylko intelektualnie wierzyli w to, że jesteśmy na tej ziemi, żyjemy, pracujemy, zdobywamy pieniądze, bierzemy domy na kredyt, przychodzi potem starość i umieramy. Czy to życie nie byłoby niczym? Czy to nie byłoby tylko wegetacją? Ja dzisiaj pragnę przekazać Ci te słowa, abyś w chwili, kiedy będziesz w swoim domu, w swoim pokoju, zastanowił się nad tym, po co tutaj jesteś, dlaczego tu jesteś, skąd pochodzisz i czy jest coś więcej. Może jesteś zranioną kobietą, albo zdradzonym mężczyzną, albo umarło ci dziecko, albo zginęła ci w wypadku bliska osoba. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest odpowiedzialny za żadną chorobę ani krzywdę. Wraz z grzechem, pierwszym grzechem, na świat przyszła śmierć. I tak to już jest stworzone przez Boga, że aby teraz z powrotem mieć łączność z Bogiem, to człowiek potrzebuje użyć swojej wolnej woli. Nie musisz studiować Słowa Bożego, nie musisz słuchać teologicznych wykładów, chodzić na różne nabożeństwa czy do różnych denominacji religijnych, aby połączyć się z Bogiem. Jedyne, czego potrzebujesz, bo też nie musisz, to zawołać w swoim sercu. Wiecie, ja byłam bardzo pokaleczoną dziewczyną. Urodziłam się, miałam swój świat, od dziecka miałam depresję. Mając 15 lat poszłam ćpać, wąchałam butapren. Poszłam na ulicę, doszły narkotyki, alkohol. Nigdy nie kochałam siebie. Mogę powiedzieć, że oddawałam swoje ciało. Nigdy nie doświadczyłam prawdziwej miłości, bo nie mogłam doświadczyć, bo tą miłość tylko można mieć w relacji z Bogiem. I tak 18 lat diabeł obijał mnie od związku do związku, od baru do baru, od wielkich pieniędzy do niesamowicie skrajnej biedy. I kiedy obłęd sięgnął zenitu, kiedy już dopuściłam się w życiu wszystkiego, co tylko było możliwe, stanęłam u progu śmierci. I wtedy, kiedy umierałam, zawołałam do Boga. Usłyszałam po polsku słowa: Małgosiu. Przyszedł po mnie diabeł, którego zobaczyłam fizycznymi oczyma i wiedziałam, że idę do piekła, bo w moim sercu zostałam przekonana, że umieram. Ale Bóg w swoim wielkim miłosierdziu w tamtą noc przyszedł i ocalił moje życie, wróciły mi funkcje życia. Kochani, minęło wiele lat. Ja byłam bardzo zdegradowaną osobą, umysłowo, emocjonalnie, psychicznie. Leczyłam się, brałam leki. Mój mózg nie funkcjonował prawidłowo, ponieważ 18 lat zażywałam środki zmieniające świadomość. Ale kiedy poznałam Jezusa, zostałam w ponadnaturalny sposób uzdrowiona. Zostałam uzdrowiona, uwolniona. I wszystko, co mam, zawdzięczam Bożej łasce. To, że dzisiaj żyję tak, jak żyję, że jestem wolna od nałogów, że prowadzę święte życie. Pracuję, wychowuję syna. Jestem wzorem i przykładem dla ludzi, których nie chcę nic. Może stoisz dzisiaj tutaj na ulicy, może jesteś bezdomny, śmierdzący i ciebie nikt nie chce. Ale ja ci powiem, że chce ciebie Jezus. On ciebie chce. On, kiedy wisiał na krzyżu, myślał o tobie i wołał twojego imienia do Ojca. On wołał twojego imienia, kiedy jego ciało było rozerwane, kiedy nie było na nim miejsca. On prosił Ojca, aby wybaczył nam to, bo nie wiemy, co czynimy. I to jest prawda, bo jeśli otworzysz się na tą prawdę, uwierz mi, doświadczysz tej zamiany krzyżowej w swoim życiu, każdego aspektu. Dotkniesz wszystkiego tak, jak ja dotknęłam. Kiedy Bóg uwolnił mnie od wstydu związanego z gwałtem, płakałam jak dziecko, bo zobaczyłam Jezusa wiszącego na Golgocie, nago, i wiedziałam, że ten wstyd, ten ból Jezus poniósł na krzyżu. Wybaczyłam swojemu oprawcy. Do dzisiaj modlę się, żeby ten chłopak mógł poznać te proste słowa Ewangelii. Dzisiaj dotyk mnie nie boli. Dzisiaj nie boli mnie dotyk mężczyzny, bo dzisiaj jestem uzdrowiona. Chcę wam powiedzieć, że żadna psychologia,
Żadni lekarze, żadne tabletki psychotropowe nie są w stanie ci pomóc. Żadne New Age, żadne pozytywne wyznania. To są tylko wszystkie rzeczy, które tak naprawdę cię zwodzą. Bo nawet gdybyś w jakimś stopniu osiągnął jakiś sukces, to na końcu tego i tak okaże się, że to wszystko jest pyłem i prochem. Bo dla Boga liczy się tylko to, kiedy staniesz przy Nim. Bóg zada ci tylko jedno pytanie. Co zrobiłeś z ofiarą mojego Syna na krzyżu? I pokażę ci ten moment, kiedy słyszałeś te proste słowa Ewangelii od tej prostej dziewczyny i zatwardziłeś swoje serce. I niestety będzie prowadziła droga do nieba i droga do wiecznego oddzielenia. I nie ma drogi pośrodku. Staniesz albo po prawicy, albo po tej stronie ciemności, gdzie i tak spędzisz wieczność. Nie wiem, jak religia wpłynęła na twoje życie. Nie wiem, jakie masz doświadczenia miłości od dziecka. Nie wiem, jaki jest twój status wykształcenia, ale chcę ci powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia. Chcę ci powiedzieć, że znaczenie ma tylko twoje serce i twoja wolna wola, a w związku z tym decyzja. Jeśli masz szukające serce i chcesz poznać prawdę o swoim istnieniu, to zawołaj do Boga, o którym ja ci dzisiaj tu mówię. Zawołaj do Jezusa. I nie ma takiej możliwości, żeby On nie przyszedł. Ja wierzę w to, że dzisiaj zostały otworzone twoje oczy i uszy. Ja wierzę, że zasłona z umysłu twojego serca została zerwana. Ja wierzę, że widzisz teraz i słyszysz. Ja wierzę, że Duch Święty przekonuje cię teraz o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I o tym, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mógłby ci On wybaczyć, oprócz tego, kiedy odrzucisz tą ofiarę, kiedy odrzucisz Jezusa Chrystusa. Każdy grzech został wybaczony i poniesiony na krzyżu Golgoty. Nie ma lekkich grzechów, nie ma ciężkich grzechów. Kiedy ja doświadczyłam miłości Jezusa, kiedy po raz pierwszy wypełniłam Jego miłość, kiedy kobieta położyła na mnie ręce, pomodliła się w innych językach, bo jest więcej, kiedy zalało mnie to ciepło od wewnątrz, płakałam jak małe dziecko, bo doświadczyłam to, czego szukałam całe życie. Ta miłość poruszała się w całym moim ciele, w każdej mojej komórce, w każdym moim toku myślowym, w każdej części mojego układu nerwowego. Byłam wypełniona i zalana nią po brzegi. Byłam w pełni zaakceptowana. Doświadczenie to zmieniło na zawsze moje życie. Tam po tamtej nocy, kiedy przyszedł do mnie Jezus, kiedy oddałam Mu życie, w śnie zrozumiałam, że byłam bardzo pogubioną osobą, która szła do piekła. Zrozumiałam, że On był zawsze, że kiedy leżałam na intensywnej terapii, umierałam od przedawkowania środków zmieniających świadomość. On był tam, On mi to pokazał. On przychodzi do mnie regularnie w snach. Mam wizję, kochani, tak jak każdy, kto narodzi się z Bożego Ducha. Czytam Słowo Boże, ono żyje. Czytam rzeczywistość duchową, która nas otacza. Mam współczujące, kochające serce do was, bo wiem, że nie wiecie, co czynicie. Ale ja wiem, co czynię i dzisiaj wołam do twojego serca. Otwórz się na Jezusa. Na Jezusa, na osobę. Nie na religię. Odstaw wszystko na bok, co do dzisiejszego dnia wiedziałeś o jakiejkolwiek sile wyższej czy czymkolwiek. Odstaw i zawołaj do tego Boga. Powiedz, pragnę cię poznać. Pragnę poznać cię, Boże życia, Jezus, o którym mówi ta Małgosia, która tutaj stoi. Dziewczyna, która jest wolna i trzeźwa od wielu lat.